tam ku mojej i pewnie nie tylko mojej radości, Rodia wypuściła nową serię notatników w trzech jakby rodzajach okładek i dwóch rodzajach przeszycia, czyli spinane lub szyte. Seria Heritage. Dzięki uprzejmości sklepu Twoje Pióro mogę jedną z takich pozycji pokazać. To właśnie okładka z grafiką Eschera. I jak widać, no ten sten jest zszywany. Każda z tych odmian kolorystycznych ma jedną ciemną i jedną jaśniejszą okładkę. Tu jest jaśniejsza. Każda ma 80 kartek, czyli 160 stron, 90-gramowy papier i ten akurat jest w kratkę. A co nowe w Rodii w tym cyklu, to właśnie to przeszycie, tak zwany ściek koptyjski popularnie nazywany, a więc w ogóle nie ukryty, niczym przesłonięty, widać dokładnie, a jego charakterystyczną cechą jest właśnie to, że pozwala na płasko rozłożyć notes i nie trzeba się przy tym żadnym wysilać, ani prasować kartek. Jak widać, to jest nówka prawie nieużywana, tylko chwilę do testów, rozkłada się bez żadnych problemów. Z boku też to mogę zaprezentować, proszę bardzo, wszystko się tak gładko przerzuca i leży na płasko, więc wygodnie się przy tego typu przeszyciach pisze w takim notatniku. Więc i jeszcze jeden element, który mnie cieszy, poza tym, że to nowa seria. Teraz przyjrzyjmy się po kolei, jak to wygląda. Kartonowa okładka, miękka. Natomiast w środku taka pomarańczowa wyklejka, charakterystyczny kolor dla właśnie Rodii. Mamy z początku spis treści. Wszystko tutaj jest taką właśnie bladą farbą nałożona, więc nieagresywne. I po tym spisie treści, no tutaj widzimy właśnie przeszycia, też kolor nici użyty właściwie do koloru farby. I tu mamy numerowane strony, co ciekawe, w Rodii tego do tej pory chyba nie spotykałem, nie przypominam sobie. Mamy te kratkowane i w prawym górnym rogu mamy takie okienko na ewentualne odnośniki, które sami sobie chcemy ponanosić na strony. Z tyłu nie ma oczywiście żadnej kieszonki. Jest tak samo jak z przodu, kartonik, przekładka i gotowe. To wszystko miękko się wygina, nie ma twardej okładki, a więc dostosowuje się do otoczenia, jeśli tak można powiedzieć. No a teraz czas zobaczyć, jak po tym się pisze piórem. Nie widzę żadnego strzępienia. Cztery rodzaje atramentu użyłem. Edelstein i jakieś tam japońskie, już nie pamiętam dokładnie. I praktycznie prześwit jest niewielki, tylko tutaj przy jednym rodzaju atramentu no, bardziej widoczny. Nie powiedziałbym, że to przebija na drugą stronę. A więc Rodia dalej trzyma wysoki poziom. Papier jest taki dość gładki, palec po nim się przesuwa bez najmniejszego oporu i szurania, więc jest to ten typowy papier Rodii, z którym do tej pory nieraz miałem do czynienia. Świetny produkt, myślę, że będę go często używał. Dziękuję za uwagę.